Zapraszamy na drugie piętro, gdzie od godziny 12 odbędzie się akcja Portret Mieszkańców. Będą zadawane krótkie pytania oraz robione zdjęcia. Pierwszych 50 osób dostanie atrakcyjne nagrody. Co pani gdzieś widziałem? Pani dziś na rowerze? Nie. Nie? Ślisko. Aha. Ta pani zawsze na rowerze jeździ, nie? Aha. Czy zimna, śnieg nawet nie. I zawsze wiązała w nieodpowiednim miejscu. A. I zawsze mówi, że ona tylko na chwilę, nie? A tu przesiaduje godzinami. No sami koledzy, koleżanki, no jak znasz ich wszystkich, dziennie przychodzą, no to... Pierw do kina, dwa bilety to 24 plus 24, chyba że będzie ulgowe, to po 16, ale biorę większą sumę, żeby nie wyszło, nie? 25 zł za popcorny i kole, 30 zł za pizzę, 20 za lody, jakieś bym miał wziął na jakieś lody, jakieś picie bym jej na pewno musiał kupić, 60 zł na jakiś prezent, musiałbym jej coś kupić, nie? Bym jej spytał, bym może pewnie do jakiegoś z ciuchami by mi coś wybrał, albo do Empika, bym się spytał, co byś chciała. Albo biżuterię, jeszcze ten, kręgle, to jest romantyczne, bo ją trzymasz, nie? Bo ona pewnie nie gra w kręgle. 30 chyba za kręgle, ale wezmę 40. To wynosi razem 243 zł. Wyglądasz na zdziwioną, że ktoś do ciebie podszedł. Mam nadzieję, że nie pierwszy raz ci się to zdarzyło. Wpadłaś mi w oko, dziewczyno, nie wpieprz tego. Dlaczego ci ochrona potrzebna? Na mnie? Na mnie ochrona? Trzeba cię odwieźć od pomysłu, żebyście były lesbijkami. Takie ładne dziewczyny się marnują. Chłopak nie ściana, da się przesunąć. Nie, tego się nie da. Da się. Przykro mi. A co, jest taki gruby? Nie, jest taki wspaniały. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, bo to po prostu nie. Co nie? Nie ma nie. Nieinteligentne kobiety nie odmawiają. 776. Mhm. 155. A zadzwoni ci? Tylko mam rozładowaną baterię. No jak to? Byłem na węcie, tak? Poznałem dziewczynę i byłem z nią przez 2 lata. Tak naprawdę we Włoszech ją poznałem i potem na Węgrzech. Ale ona mieszkała w Szczecinie, a ja w Katowicach. I się nasze drogi rozeszły. No i ja jej kupiłem portfel za 8 z Playboya. Wiesz? Rozumiesz? No, ty nie rozumiesz. Tak, rozumiem, no. No to dobrze, że rozumiesz. I... Bo nie wiem, o co się na mnie wkurzyła, nie? Dziewczyny to mają humory. Akurat ze Szczecina. Bo z Katowic są spoko. Mam nadzieję. No co, no... Ty jesteś spoko. Jest pani gotowa? Dobrze. Co jest dla pani najważniejsze? Najważniejsze? Trochę spokoju, trochę kasy i trochę miłości. 3 najważniejsze. Dziękuję bardzo. Wykształcenie myślę, żeby w życiu było jakoś ciekawie i żeby się jakoś ułożyło, prawda? Co jest dla pani najważniejsze? Szczęście najbliższych osób. Czego by pani chciała? Szczęście, szczęście, szczęście. Mam plan i marzenie, żeby mieć więcej czasu wolnego. Chciałbym wystartować w takich wyścigach samochodem. Podróż dookoła świata. Czy zrobienia zdjęć, krajobrazy, zwierzęta, ludzie, kobiety, o, szczególnie kobiety, o. Dobrze. Witamy, zapraszamy. Za pomocą przycisków góra i dół
Można zaznaczyć wybrany temat, a następnie należy nacisnąć OK. Proszę nacisnąć OK. Jeżeli nie znaleźli Państwo niczego interesującego, można zawsze wybrać... Proszę wybrać najlepsze swoim zdaniem ujęcie, a następnie nacisnąć OK. Wspaniale! Teraz proszę nacisnąć OK, aby wydrukować zdjęcie. Patrz, jaki fajny. Kurde. Jeszcze wszystkie, teraz. Ja tak mnie... Patrz, ej, ale fajne, nie? Fajne? No ten kolor jest fajny. Tylko, no wiesz, no bo wygląda niby jakby był z jakiejś bawełny, a pewnie jest z akrylu. A ten? Patrz. A który ci się najbardziej podoba? Ja chcę taki szalik, o. Taki? No. Przecież masz podobny. No nie, mamy zupełnie inny. Dobra, to jak chcesz, to mi możesz kupić. Dobra, no to daj. To chodź ze mną. Nie, to ty tu czekaj, ja ci go kupię i ci go dam. Mogę być winny jeden grosz? Mhm. No miałam chłopaka, no i... Uważam, że to jest głupie mieć chłopaka w tym wieku, no bo co z nim masz robić? No nie wiem, masz chłopaka i co? No i tyle. No właśnie. No właśnie. No to po co gadać o jakimś chłopaku, z którym w ogóle nic się nie działo, po prostu go miałam i już, nie? No i nic ciekawego. Całowałaś się? Że... Dobra, nie będę się pytał. Widziałeś to? No widziałem. Ale widziałeś to tak dokładnie jak ja? Widziałem to tak dokładnie jak ty. No nie no, to jest obój. Jeszcze nie widziałem, bo na Silesii się tak całowali. No musisz się zdecydować na jakąś dziewczynę, no bo najwyższa pora, nie? Ja bym po prostu wziął pierwszą, lepszą, byle by ze mną wytrzymała dłużej niż 5 minut. Jedna się do mnie zaczęła ostatnio uśmiechać. Tam z tego stoiska z torebkami. Dzisiaj jej nie ma. Może? No, przecież dziewczyn to tu jest do wyboru, do koloru, nie? Przecież. Najładniejsza jest Patrycja. No. Albo ta babka, która pracuje w Lodomanii na kelnerkę. No tam trzy są tam. Nie, to nie. A na kelnerkę? To nie zwracam takiej uwagi, tylko czasami jak przychodzę, nie? Nie, no jak ja miał wybierać, to wybrałbym tą blondynę, widzisz, no. Każdy ma inne te. No, Gustaw. Gorzej jest to, jak że one obie by wybrały ciebie, nie? To jest inna sprawa, nie? Także nie czarujmy się, nie? Francuski, na przykład naturalista francuski Germinal, no to kto to jest? No Zola, nie? No przecież to wiadomo i trzeba napisać, nie? O, Emil Zola. Ale nazwisko ma Zola. I ja już sobie uzupełniam L. I do hasła. Nie? Maria Conti, godzina próby. No, obecnie Dan Brown, Grisham, Coben, Stephena Kinga, Ludloma, Kusslera. Jak zacznę czytać, tak dla mnie nic nie istnieje. Tak umówiłem się z kolegą, właśnie czekam na kolegę.
stąd pójdzie, będziesz dalej, nie? Jestem tu raczej przypadkiem. Bardzo rzadko tylko, w tym razie przebywam. No w tej chwili czekam, jestem umówiony tutaj, coś dlatego tu siedzę. Siedzi tutaj po prostu parę osób, którzy nie chcą siedzieć na zewnątrz, nie mają gdzie mieszkać, trochę tak a la dworzec centralny. No nie powinno tak być, no bo to jest widać. Czasami by się chciało usiąść chwilę, dlatego się właśnie usiadłem plecami, żeby mieć tą samotność chwilową. Mam swoje tam zmartwienia, czekam za znajomym. A jest nawet lepiej po prostu, tak człowiek odreagowuje, jak jest więcej osób, niż sam bym miał siedzieć w pokoju zamknięty i przeglądać gazety. No, czy lepiej? Jeśli człowiek nieraz jest więcej sam, to może i lepiej. To miejsce jest magiczne, ma siłę przyciągania. Patrz, na 200 dziewczyn w szkole wybrałem ciebie. Ojej, kurde. Jakie są romantyczne. No ale wcześniejszym razem mówisz, patrz, masz szczęście. Z 200 dziewczyn ze szkoły wybrałem akurat ciebie. A, no bo reszta są brzydkie. O, tak się odpowiem. No czyli reszta są brzydkie, czyli nie mógłbyś powiedzieć tego prościej? No co? Widzisz, jesteś zestresowany. Nieprawda. Nieprawda. No co? Nie jestem zestresowany i koniec. Ostatnio jak zacząłeś nosić tą arafetkę, która do niczego nie pasuje i nosisz ten łańcuszek, który też do niczego nie Jaki pasuje. Jaki łańcuszek? To do niczego nie pasuje. O nie. W ogóle zacząłeś zgrywać jakiegoś, nie wiem. Nieprawda. No prawda. I chodzisz tak po szkole. Nieprawda. No tak. Nieprawda. Prawda. Te ostatnie 4 miesiące za granicą to była w ogóle porażka. Bo patrz, moja praca polegała tylko na tym, żeby przychodzić na noc. Siedziałem cały dzień sam w nocy. Przychodziłem do domu, spałem, albo nie spałem. W każdym razie spędzałem 24 godziny sam, nie? Później przyjechałem do Polski, przez pierwsze 3 miesiące nie wychodziłem z domu. W ogóle odizolowałem się od ludzi. Dlatego potrzebowałem tej pracy, żeby sobie wrócić do społeczeństwa, powiedzmy. No, no i poza tym, wiesz, wypracować parę cech. Może trochę też poprawić sobie samoocenę. O. I pewność siebie. O, to jest to. Pewność siebie, tak, na pewno. No, teraz już spokojnie. To na półtorej. Co? Nie, nic, spoko. Po prostu stań tu i po prostu tak rzuć. No to się odsuń! Jedziesz. I bum! I co ty? Bardzo dobry rzut. Bardzo dobry rzut.
Thank you.